Gdy siadasz po drugiej stronie kamery, albo kiedy siadasz naprzeciwko swojego coacha lub swojego terapeuty, masz wobec niego konkretne oczekiwania. Przychodzisz z czymś. Rozpoczynacie wspólnie pracę, rozpoczynacie wspólnie podróż ku zmianie twojego życia. I to, czego bardzo często zdarza się, że oczekujemy od tej drugiej osoby, to nie tylko tego, że zostaniemy poprowadzone w stronę i w kierunku tej zmiany, w kierunku osiągnięcia celu i zauważania efektów, których oczekujemy. Mamy także głęboko schowane jeszcze inne oczekiwania wobec tej osoby. Mamy powolutku otwierające się w nas wewnętrzne poczucie zaufania tej osobie. Chcemy, żeby te sesje, żeby te spotkania były dla nas bezpieczne, żeby były dla nas dobre, żeby były dla nas właściwe, żebyśmy mogły powiedzieć wszystko to, co leży nam na sercu i żebyśmy nie zostały w żaden sposób ocenione. I troszeczkę w pewnym momencie zdarza się, że zaczynamy postrzegać tę osobę, która nas prowadzi, jako taką perfekcyjną, idealną naszą matkę albo perfekcyjnego, idealnego naszego ojca albo przyjaciela. I kiedy w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie ta osoba, która ciebie prowadzi, mówi coś, robi lub zachowuje się w sposób, który ciebie dotyka, zaczynasz czuć złość. I to o tym będzie dzisiejsze nagranie. O złości na swojego coacha, o złości na swojego terapeutę, o złości na osobę, która ciebie prowadzi. Na sesjach terapeutycznych, na sesjach coachingowych, w mentoringu, na warsztatach. Tak naprawdę nie będzie miało to znaczenia, jaka jest forma waszej pracy. Chodzi o to, jak ty się czujesz w tym jednym, konkretnym, bardzo kluczowym momencie. Zapraszam cię do obejrzenia tego filmu. Złość na coacha to taki moment, który jest w stanie zaważyć tak naprawdę na całej waszej dalszej współpracy. Tak jak wspomniałam na samym początku, kiedy wchodzisz na tą sesję i nieważne, czy jest to sesja online, czy jest to sesja, gdzie widzicie się w cztery oczy i siedzisz naprzeciwko tej osoby, czy obok tej osoby, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Wchodząc w taką relację, wchodząc we współpracę z taką osobą, zaczynacie ze sobą wiązać relacje, zaczynacie ze sobą nawiązywać relacje. I to jest nie tylko nawiązywanie relacji, to jest także budowanie relacji. Ja bardzo często, kiedy zaczynam współpracować z kimś, kiedy ktoś zgłasza się do mnie na sesję, widzę pewną dynamikę i wiem, że aby dana osoba się tak w pełni poczuła bezpiecznie i otworzyła na proces, aby mogła naprawdę zejść głęboko, nie wystarczy jedna sesja, nie wystarczą nawet dwie sesje. Do tego jest potrzebnych dużo więcej sesji, kilkanaście, zanim zacznie sobie ta osoba pozwalać na to, by otworzyć się przede mną. I to jest tak naprawdę budowanie relacji. Od tego się zaczyna. Od tego, jak ta relacja między wami jest zbudowana, będzie zależało jakość procesu, będzie zależała ich głębokość i będzie zależała twoja transformacja. Nie da się oczywiście niczego przyspieszyć, nie da się zrobić czegoś na siłę wbrew tobie, ponieważ nie chodzi o to, żebyś ty dorosła zaufała, choć to jest jakby początek i pierwszy krok. Dużo ważniejsze jest to, by ta wewnętrzna mała dziewczynka w tobie, która jest, zaufała osobie prowadzącej. I kiedy w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że osoba, która cię prowadzi, robi coś, zachowuje się albo wypowiada słowa, czy wykonuje jakiś gest, który ciebie dotknie i zdenerwuje i poczujesz wewnętrzną złość, od tego momentu, jak dalej będziesz sobą nawigowała, będzie uzależnione, w którą stronę ta relacja pójdzie. I od razu śmiało mogę powiedzieć, że w 99,9% w ogóle nie chodzi o tą osobę. Chodzi tylko i wyłącznie o ciebie. Zgodnie z zasadą, o której bardzo często mówię, że wszystko, co nas dotyka, nas dotyczy. I tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli coś cię dotknęło emocjonalnie i poczułaś jakieś silne emocje,
to znaczy, że dotyczy Ciebie, dotyczy jakiejś cząstki Ciebie, dotyczy jakiegoś zdarzenia, jakiejś sytuacji z przeszłości, o której ta emocja tylko Cię przypomniała, a której prawdopodobnie jesteś zupełnie nieświadoma. I doświadczałam na własnej skórze wiele takich sytuacji. Wiele razy było tak, że osoba, która mnie prowadziła, powiedziała coś, co odebrałam bardzo personalnie, odebrałam jako atak na siebie. I wiele razy taki moment, w którym odebrałam coś jak atak na siebie, albo w którym odebrałam coś jak ocenę negatywną swoich zachowań, swojego życia, był momentem decydującym. Wielokrotnie rezygnowałam z takiej współpracy, uznając, że ta osoba, która mnie prowadzi, nie nadaje się do tego, bo nie powinna pozwolić sobie na coś takiego, nie powinna w ogóle mnie urazić, nie powinna mnie ocenić, nie powinna mnie zaatakować. I to były tamte momenty. To wszystko trwało do pewnego dnia, kiedy to jedna z moich mentorek oceniła moją pracę, przynajmniej tak to odebrałam. Oceniła sposób, w jaki prowadziłam warsztaty. Bardzo mocno mnie to zabolało. Miałam poczucie, że w ogóle na tej sesji rozdrabniamy na cząstki wszystko to, co robię i każdą rzecz, którą robiłam, według niej było źle. Kiedy skończyłyśmy tę sesję, byłam tak wściekła, byłam tak poirytowana i tak naprawdę nie miałam ochoty się już więcej z nią spotkać. I być może tak by było, gdyby to był ktoś, kogo nie znałam, ale ponieważ pracowałyśmy przez x czasu razem i znałyśmy się tak naprawdę praktycznie od początku, odkąd prowadzę ten biznes, to zaczęłam zaglądać głębiej, usiadłam do procesu. Wziąłam swój dziennik, moje magiczne narzędzie, o którym bardzo często wspominam i o którym uczę na warsztatach, w jaki sposób pracować z dziennikiem i czym naprawdę jest dziennik. Dla mnie jest to absolutna potęga. To jest narzędzie, które daje ogromne, ogromne możliwości do tego, by dotrzeć do jak najgłębszych warstw naszych uwarunkowań, naszych wzorców, naszych mechanizmów, naszych takich mechanizmów ochronnych, emocji, które się pojawiają i odkryć, co za tymi emocjami stoi. Więc kiedy usiadłam do tego dziennika i zaczęłam rozpisywać sobie, zadając pierwsze pytanie, a potem drugie, trzecie i kolejne, doszłam do niesamowitego odkrycia. I całe szczęście, że nasza sesja była nagrana. Zresztą to samo robię ja z osobami, które prowadzą na sesjach. Również nagrywam te sesje. Nagrywam je nie bez powodu. Nie nagrywam ich po to tylko i wyłącznie, żeby mieć archiwum, ale przede wszystkim po to, żeby dana osoba mogła wrócić do danego nagrania i przerabiać jeszcze raz wszystko to, co robiłyśmy na sesji, ponieważ bardzo często umykają nam szczególnie te merytoryczne punkty, a są one niesamowicie ważne, żeby móc dalej pracować i głębiej wchodzić w procesy. Z drugiej strony nagrywam te sesje również w sytuacji takiej, gdyby doszło do czegoś, gdzie padną z mojej strony jakieś słowa albo jakieś wyrażenia, które mogą być odebrane w sposób bardzo dwuznaczny. I od razu chcę zaznaczyć, że rozwój osobisty to rozwój osobisty bardzo mocno wiąże się z wyjściem poza strefę swojego komfortu. To nie jest wicie gniazdka w miejscu, w którym jesteś. To nie jest uściełanie sobie wygodne poduszeczkami, kołderkami tego, gdzie utkwiłaś i tego, gdzie utknęłaś. Rozwój osobisty to rozwój. To jest wzrost, to jest wyjście poza, to jest rozrost. Jak każda z takich rzeczy, kiedy wychodzimy poza pewne ramy, poza pewne granice, poza pewne bezpieczne bariery, poza pewną bezpieczną strefę, stykamy się z czymś nowym. Nowe dla naszego umysłu bardzo często jest rozpoznawane jako niebezpieczne. Kiedy przekraczamy tą granicę, oczywistą rzeczą jest, że zaczynamy stykać się też z nowymi doświadczeniami. I nie ma możliwości, nie ma mowy o rozwoju, jeżeli mamy tylko i wyłącznie bazować na przestrzeni, w której jesteśmy. I bardzo często jest tak, że trwanie w tym miejscu, w którym jesteś, tkwienie w tym miejscu, w którym jesteś, nie ma nic wspólnego z rozwojem.
Natomiast ma bardzo dużo wspólnego z byciem w przestrzeni swojego komfortu, z niechęcią do wyjścia do świata, z niechęcią do zobaczenia swoich emocji, do poznania swoich emocji, do poznania swoich lęków. I w momencie, o którym wspominam, kiedy miałam tak ogromną złość do swojej coach o to, co zrobiła, czy wszystkie wcześniejsze razy, robiłam nic innego, jak przerzucałam na nią swoją odpowiedzialność. Przerzucałam na nią odpowiedzialność za emocje, które czułam. Uważam, że to ona jest winna tego, jak ja się czuję. Uważam, że nie powinna w ogóle się tak zachować. Uważam, że to przez nią ja teraz czuję tą wściekłość i przez nią i z jej winy będę musiała zrezygnować z tych sesji. Nie miało to absolutnie nic wspólnego z tym, żeby zajrzeć, czym tak naprawdę dana emocja jest. O co tak naprawdę w niej chodzi? Dlaczego ja to w ogóle poczułam? Dlaczego to, co ona powiedziała, mnie dotknęło? I dopiero wtedy, kiedy usiadłam do dziennika i zaczęłam zadawać sobie te pierwsze pytania, do którego zresztą zachęcam również Ciebie, jeżeli kiedykolwiek miałaś taką sytuację i zetknęłaś się z tym, gdzie na sesji z coachem, czy z terapeutą, czy z mentorem poczułaś irytację, poczułaś złość na słowa, które zostały wypowiedziane, albo na rzeczy, które zostały poruszone, to, co się prawdopodobnie zadziało, to od tego momentu pojawiła się bardzo duża bariera na to, co ta osoba mówiła do Ciebie. Ta bariera sprawiła, że tak naprawdę wszystko, co płynęło od tej osoby, płynęło przez takie sitko i wielu rzeczy prawdopodobnie już nie usłyszałaś albo usłyszałaś je w przecedzony, oceniony sposób. Dlaczego wspominałam o tym nagrywaniu sesji? Ponieważ kiedy przeprowadziłam siebie przez ten proces, dopiero wtedy zobaczyłam, kiedy uwolniłam emocje złości, tej wściekłości, tej irytacji, dopiero wtedy zobaczyłam, o czym rozmawiałyśmy tak naprawdę. Więcej. Zobaczyłam, jak wiele cennych informacji otrzymałam od swojej mentorki, których w ogóle nie zarejestrowałam, ponieważ w momencie, w którym ona mnie dotknęła swoimi słowami, a w rzeczywistości nie było to w żaden sposób oceną, kompletnie nie była to ocena, wręcz odwrotnie, kiedy drugi raz słuchałam tego nagrania, czułam z jej strony, jej ton głosu był ciepły, jej ton głosu był wyrozumiały, natomiast użyła słów, kombinacji słów, które mi o czymś przypomniały, o czymś z przeszłości i stały się jak zaklęcie, automatycznie przeniosły mnie do tamtego momentu, do momentu, kiedy czułam się oceniona. I od tej chwili już niczego nie słyszałam. Nie słuchałam, co do mnie mówi, nie słyszałam, co do mnie mówi. Każdą rzecz, którą mówiła, odbierałam jako atak i nastawiałam się na ten atak. Co by się stało dalej, gdybym sobie pozwoliła na to, by iść w tym kierunku? Każda kolejna nasza sesja z mojej strony byłaby oczekiwaniem na to, że znowu zostanę oceniona. I mogłoby się to różnie potoczyć. Mogłoby się to potoczyć w tą stronę, że jak tylko bym złapała na tym ją, że mnie atakuje, zrobiłabym taki haczyk. Aha, czyli jednak miałam rację. Czyli jednak się do mnie czepia. Definitywnie muszę zakończyć z nią prowadzenie. Definitywnie muszę zakończyć z nią współpracę. I nie wiem, ile sesji bym potrzebowała, żeby tą współpracę zakończyć. Być może pozwoliłabym sobie na ten wybuch emocji, na tą wściekłość, na te oskarżenia i albo bym powiedziała wprost, że nie chcę więcej, żeby mnie prowadziła, bo czuję, że ocenia mnie, albo po prostu wymyśliłabym jakąś bajkę, że kończymy tą współpracę, bo dalej jej nie potrzebuję. Którekolwiek z tych zachowań, jedne i drugie lub jakiekolwiek podobne, gdzie nie siadam z tymi emocjami, nie zaglądam, co jest pod spodem, jest niczym innym jak przerzucam odpowiedzialność na tą osobę, mnie to nie dotyczy, to jest jej wina, ja jestem biedna, ja jestem poszkodowana. Zauważ, czy kiedykolwiek w życiu zdarzyło się coś takiego u Ciebie. Jeżeli tak, to spróbuj sobie przypomnieć, jak się wtedy czułaś i spróbuj rozpisać to. Za każdym razem zachęcam osoby do tego, żeby usiadły z dziennikiem. Dla mnie jest to podstawowe narzędzie do wewnętrznej pracy, do odkrywania siebie i do poznawania siebie. Do zobaczenia, kim naprawdę jesteśmy, jakiego rodzaju maski pozakładałyśmy, żeby chronić siebie przed tym, co nas boli, przed tym, co nas dotyka. Każda emocja, którą czujesz, każda niesie ze sobą konkretną informację.
czy jest to złość, czy jest to irytacja, czy jest to frustracja, czy jest to smutek, gniew, czy jakakolwiek emocja, czy pozytywna, czy negatywna, jest jedynie informacją. Tylko nie umiemy sobie poradzić z tymi informacjami, nie umiemy ich właściwie odczytać. Przyjmujemy tą emocję, czujemy się dotknięte, czujemy się poruszone, czujemy się ocenione i z tego poziomu podejmujemy działania, z tego poziomu podejmujemy akcje, z tego poziomu mówimy słowa, z tego poziomu decydujemy, jak zranione małe dzieci, jak skrzywdzone małe dziewczynki. Siadając do tego procesu i rozpisując sobie wszystko dokładnie, okazało się, że to w ogóle nie miało nic wspólnego z nią, że moja mentorka tylko otworzyła pewne drzwi we mnie wewnętrznie. Poczucia bycia ocenianą, poczucia, że ciągle coś robię źle, szukania w sobie winy non-stop, swoich błędów, porażek i ogromny, ogromny wewnętrzny ból i lęk przed tym, by nie być ocenioną ponownie. By ktoś, kto jest dla mnie ważny, kto jest dla mnie autorytetem, nie powiedział mi, że źle coś zrobiłam, że zrobiłam coś niewłaściwie. I to oczywiście kierowało mnie do przeszłości, do jednej sytuacji z mojego dzieciństwa. Kiedy uwolniłam tę emocję, kiedy pozwoliłam sobie zobaczyć siebie, spotkać się ze sobą wewnętrzną, odkryć, co jest schowane pod spodem. I usiadłam jeszcze raz obejrzeć to nagranie. Byłam zdziwiona i zszokowana, ponieważ żadna z tych rzeczy, którą ona powiedziała, a którą wcześniej odebrałam jako atak, nie brzmiała jako atak. Gdybym tego nie zrobiła, gdybym pozwoliła sobie na pójście te standardowe zachowanie, te, które zawsze było w moim życiu, gdzieś byśmy już nie współpracowały. I to nie znaczy, że kolejnym razem nie spotkałaby mnie ta sama sytuacja, ponieważ to nie był jeden raz, to nie było jednorazowe. Moja reakcja, że kiedy coach czuje, że mnie ocenia, albo mentor czuje, że mnie krytykuje, moja reakcja na taką sytuację była systematycznie taka sama. Kończymy współpracę. To przekreśla naszą współpracę. Ale to powodowało, że nie zaglądałam głębiej. Przerzucałam na kogoś odpowiedzialność, przerzucałam na kogoś winę. Wszystko, co czujesz, każdą emocję, którą czujesz, jeżeli ciebie ona dotyka, jeżeli ciebie porusza, to znaczy, że ciebie dotyczy, że jest twoja, że coś w tobie dotknęła. Więc teraz od czego możesz zacząć? Jak zacząć? Bo to nie jest tylko rzecz dotycząca osób, które cię prowadzą na sesjach. To może dotyczyć każdej osoby. To może dotyczyć twojej przyjaciółki, to może dotyczyć twojego szefa w pracy, to może dotyczyć kogoś z twojego zespołu, to może dotyczyć twojego partnera, kogoś z bliskich. Każda rzecz, która cię dotknie, może być w ten sposób rozwiązana. Ale dzisiaj konkretnie mówię o tej sytuacji, ponieważ my, kiedy siadamy naprzeciwko naszego coacha, to mamy takie oczekiwanie i taką chęć i chcielibyśmy, aby ta osoba się nami zaopiekowała. I ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy, to trigger. To jest ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy od tej osoby otrzymać. Więc kiedy to się dzieje, czujemy się zdenerwowane, czujemy się wściekłe i nie chcemy tego czuć. Więc nie chcąc tego czuć, chcemy to przerzucić. Zadaj więc sobie pytanie, pierwsze pytanie, i to jest to, od czego ja zaczęłam. Dam sobie pytanie, co się tak naprawdę tutaj stało? Uwielbiam pytania zadawane w dzienniku i dialog wewnętrzny, który mogę ze sobą przeprowadzić, ponieważ staję się wówczas dla siebie kimś w rodzaju wewnętrznej matki, wewnętrznego coacha i wewnętrznego mentora. Więc zadając sobie to pytanie, byłam w stanie wywalić wszystkie żale i to jest to, czego potrzebujesz na początek. Wywalić wszystkie żale, które w sobie masz. Wyrzucić to z siebie, wyrzucić to złość i nie przebierać w słowa. I tak też ja zrobiłam. Co się tutaj stało? Co się tak naprawdę zadziało tutaj? To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie, które sobie zadałam, co czułam w tym momencie? Co ja czułam, kiedy ona to powiedziała? Co ja czułam, kiedy ona użyła tych słów? I ponownie pozwoliłam sobie wywalić. Wszystko, absolutnie wszystko, co miałam wewnętrznie w sobie, cały żal, całą pretensję, całą złość,
Kiedy to zrobiłam, wypisując to wszystko, zadałam kolejne pytanie. Ale zanim zadałam to kolejne pytanie, zrobiłam coś jeszcze. Pozwoliłam sobie na zanurzenie się w swoje ciało, ponieważ ciało jest tym, co pozwala nam czuć. Ciało pozwala nam czuć emocje. Bez ciała nie jesteśmy w stanie doświadczać żadnych emocji, ani żadnego czucia. Więc wziąłam głęboki wdech i pozwoliłam sobie poczuć w ciele, jak to jest. Co się tam zadziało? Poczuć tą emocję i następnie powiedzieć do siebie: już kiedyś się tak czułam. Kiedy to było? Wtedy pojawiło się wspomnienie. I rzeczywiście tak było, że już się kiedyś tak czułam. Nasze ciało pamięta. Każdą emocję, którą czujesz, ona w nich nie jest nowa. Ciało wie, czym jest radość, ciało wie, czym jest szczęście, ciało wie, czym jest smutek, ciało dobrze wie, czym jest lęk, czym jest frustracja, czym jest złość. Jedna złość drugiej złości nie jest równa. Więc nie tyle o złość chodziło tutaj, o frustrację, ile o to konkretne odczucie w ciele. Bardzo konkretny skurcz, zacisk mięśni, dyskomfort i narastającą taką furię wewnętrzną. I to pozwoliło mi sięgnąć głębiej, spotkać się ze sobą wewnętrzną, następnie uwolnić. A więc, kochany, jeżeli kiedykolwiek zdarzyła Wam się taka sytuacja poruszenia, wściekłości na osobę, która Ciebie prowadzi, pamiętaj o jednym. Jeśli Ciebie by to nie dotyczyło, machnęłabyś na to ręką. Jeśli czujesz złość, to dlatego, że ta osoba powiedziała coś, zrobiła coś, co Ci przypomniało o sytuacji sprzed X czasu, w której czułaś się tak samo. I to jest tylko łącznik, nic więcej. Jeśli tylko na tym poprzestaniesz i nic z tym nie zrobisz, przyjdzie kolejna i kolejna i kolejna sytuacja, które Ci o tym przypomną. Jeśli się zatrzymasz, zanurzysz i zobaczysz, co jest schowane pod spodem, o czym ta sytuacja Ci przypomina, o czym to odczucie, te emocje Ci przypominają, o czym przeszłym, będziesz w stanie to uwolnić i będziesz w stanie zmienić swoje zachowanie. Będziesz w stanie też usiąść z tą osobą, do czego Cię zachęcam, i powiedzieć jej, jak się czułaś, co Cię poruszyło na tej sesji, co Cię dotknęło. To, co ja zrobiłam, to właśnie porozmawiałam ze swoją mentorką i dla mnie było zaskakujące, z jaką serdecznością to odebrała i powiedziała, że nie było jej w ogóle intencją ocenianie mnie. Jej intencją była chęć pomocy, żebyśmy mogły sięgnąć i znaleźć to, co może być jeszcze lepsze, gdzie jakieś jakieś pustki nastąpiły, albo gdzie zboczyłam ze swojego toru, co zrobiłam nie w zgodzie ze sobą, że to się tak potoczyło. To była jej intencja. Natomiast moja pierwotna ocena, mój pierwotny odbiór był taki, że mnie atakowała. Zachęcam Cię do tego, abyś usiadła z tym, co czujesz. Do tego, byś zobaczyła, co jest pod spodem. W 99,9% to nie dotyczy tej osoby, tylko dotyczy Ciebie. Jeżeli jest to osoba, z którą świetnie Ci się pracuje, szkoda by było tracić tę współpracę. A jeżeli będziesz ją kontynuowała w tym stanie, zachwiane zostanie Twoje poczucie zaufania do tej osoby. Zostanie zachwiane Twoje poczucie bezpieczeństwa. Będziesz wchodziła na takie sesje i będziesz czekała na ewentualny atak. Po iluś sesjach to będzie troszeczkę mniej, ale ta rana, która się w Tobie zadziała, ona nie zniknie. Ona będzie już zawsze. I jeżeli tylko jedno słowo zostanie wypowiedziane, które dotknie Cię wewnętrznie, ta rana się otworzy i możesz zareagować w sposób, który będzie kompletnie nieadekwatny do sytuacji. Być może już to się stało. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Ci odkryć, co jest schowane pod spodem. Pomoże Ci zmienić Twoje automatyczne zachowania i reagowanie na takie sytuacje. Wszystko, co Cię dotyka, Ciebie dotyczy. Jeżeli w którymś momencie poczujesz, że chcesz wejść głębiej i chciałabyś popracować,
nie tylko ze swoimi emocjami, ale z wszystkim tym, co się dzieje w Twoim życiu, z tym, jak się czujesz ze sobą jako kobietą. Zapraszam Cię serdecznie do pracy indywidualnej ze mną. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.selwiapupek.com. Do zobaczenia.